Dzień dobry. Chciałabym Państwu przedstawić jeden z obrazów Jana Matejki. Jan Matejko żył w latach 1838-1893. Dwa obrazy, a nawet trzy, prezentujemy na naszej galerii w retuszu. Natomiast w przestrzeni magazynowej jednego z gromady aniołów, tak jak Kazimierz Wyka pisał w jednym ze swoich studiów poświęconych Matejce, gromada aniołów była potrzebna, żeby wypełnić sklepienia ściany Kościoła Mariackiego. Już w 1860 roku zaplanowano modernizację i właśnie przywrócenie takiego średniowiecznego wyglądu Kościołowi Mariackiemu w Krakowie. I bardzo chciano zaproponować to jakiemuś malarzowi wybitnemu. Natomiast Jan Matejko, który chodził do tego kościoła jeszcze już jako mały chłopak, bardzo zależało, żeby to jemu powierzono to wspaniałe zadanie. I rzeczywiście tak się stało. Projekty do polichromii Kościoła Mariackiego powstały w latach 1889, realizacja i trwały do 1891 roku. Nasza praca, jak Państwo widzą, tutaj powstała w 1889 roku. Z tych projektów, bardzo wielu, czasami bardzo dużych wymiarowo, tworzyli już bezpośrednio w kościele Józef Mehofer i Stanisław Wyspiański. Natomiast te prace, te projekty polichromii Kościoła Mariackiego w Krakowie to jest nie ten sam Matejko, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. To jest Matejko modernistyczny, bo tutaj połączył to malarstwo swoje historyczne, to zafascynowanie historią, połączył z modernizmem. To są zupełnie inne postaci niż te, które malował na swoich obrazach historycznych. One są dość płasko malowane, są zindywidualizowane bardzo. No i też wykorzystywał bardzo często właśnie w tych jakichś krajkach, tutaj w detalach, też takie elementy stroju krakowskiego na przykład. Każda z postaci jest malowana indywidualnie, nawet modelem była do kilku córka Matejki. I zwróćmy uwagę, jak bardzo pięknie potrafił oddać twarz, to uduchowienie też, szczególnie widoczne właśnie w tym skierowaniu oczu ku górze. Jak bardzo ładnie modeluje twarz, ale nie jest to twarz bardzo mocno modelowana, tylko na tyle, na ile jest to potrzebne, by z dołu zobaczyć takiego anioła wystarczająco dobrze. Nie mogło być to, nie mogły być te postaci zbyt małe, tak żeby wierny mógł z dołu zobaczyć. Więc tutaj widzimy też jeszcze niedokończone ręce. Skupił się głównie artysta na twarzy, bardzo pięknie wymodelowane. I tutaj jeszcze ta pomoc w tym modelunku twarzy uzyskał jeszcze właśnie pokazaniem ciemnych włosów. Także jeden z tej gromady aniołów jest przechowywany w naszym magazynie i od czasu do czasu prezentujemy go na naszej galerii malarstwa. Dziękuję bardzo.